Dzień dobry Państwu. W zasadzie tak sobie pomyślałem, że wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to już zostało powiedziane, bo była mowa o turystyce slow, była mowa o zrównoważonym rozwoju, była mowa o lokalności, o autentyczności, o mikropodróżach, ale jednak opowiem Państwu o projekcie, który realizujemy w Poznańskim Centrum Dziedzictwa, zatytułowany Festwirtel, do tak zwanej analizy wyrażeń słownych. Przejdę jeszcze za chwilę i wytłumaczę, jaka jest intencja tej prelekcji, jaka jest idea i przesłanie, z którym chciałbym się z Państwem podzielić. Natomiast słów parę może jeszcze na początek o jakby genezie tego projektu, ponieważ w 2016 roku, będąc jeszcze pracownikiem merytorycznym Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, będąc liderem zespołu do spraw turystyki, ówczesny dyrektor wezwał mnie do siebie i poprosił i powiedział, że panie Bartoszu, coś musimy zrobić z naszymi trzema rynkami, rynkiem łazarskim, wildeckim, jeżyckim. I wtedy zastanawiając się, co dalej w takim razie z tym zadaniem mam zrobić, doszedłem do wniosku, że same rynki mi nie wystarczą, ja bym chciał się jednak zająć mimo wszystko dzielnicami. Szerszy kontekst mnie interesował. Ale chciałem opowiedzieć o tych dzielnicach w zupełnie inny sposób. Chciałem to zrobić z charakterem. Też jeszcze wyjaśnię, dlaczego akurat ten, ani inny wyraz i to, ani inne określenie. Więc przystąpiłem do realizacji tego projektu, wykorzystałem wówczas całą swoją wiedzę z zakresu marketingu terytorialnego, z zakresu trendów w turystyce, ułożyłem sobie całą koncepcję tego projektu, jak on powinien być zrealizowany, do kogo adresowany, jaki powinien być efekt. No i przystąpiliśmy w 2017 roku z całym zespołem do realizacji tego przedsięwzięcia. Chciałem też jeszcze powiedzieć, że mimo, że będę, powiedzmy, koncentrował się przede wszystkim na tych trzech poznańskich dzielnicach, Wilda, Łazarz, Jeżyce, to też mam jakby taką uwagę i sugestię, że projekt, który realizowaliśmy, ma charakter bardzo uniwersalny. To oznacza, że możecie Państwo zastosować te metody i ten pomysł w swoim miejscu i dodatkowo jest to projekt o charakterze bardzo niskobudżetowym, więc myślę, że mam nadzieję, że będzie dla Państwa pewnego rodzaju inspiracją do działań i odkrywania lokalnego dziedzictwa wspólnie z mieszkańcami. Tytułem wstępu jeszcze pozwolę sobie na taką małą lokację produktu, ponieważ my jako Poznańskie Centrum Dziedzictwa, jako nazwa funkcjonujemy od niecałych 2 lat. Dodam, że jesteśmy miejską instytucją kultury, zatrudniamy 70 osób, zarządzamy takimi markami jak Brama Poznania, czyli pierwsze Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Polsce, które opowiada o historii Ostrowa Tumskiego, Trakt Królewsko-Cesarski, czyli główny szlak turystyczny, który przebiega przez Poznań i opowiada o najważniejszych zabytkach, Galeria Śluza, miejsce wystaw czasowych, które prezentujemy, historię Poznania pod takim hasłem Miasto, Ludzie, Środowisko. Nasze najnowsze dziecko, Centrum Szyfrów Enigma, które uruchomiło się w ubiegłym roku i Festwirtel. To są wszystko moje dzieci, nasze dzieci, bo miałem wielką przyjemność uczestniczyć przy współtworzeniu wszystkich tych marek. Natomiast dzisiaj skoncentrujemy się na tej ostatniej naszej marce, czyli Festwirtel. I wracając do tego hasła, o którym mówiłem wcześniej, czyli analiza wyrażeń słownych, rozpocznę od tego pierwszego sformułowania w tytule, czyli Festwirtel. Myśląc o projekcie, bardzo chciałem, żeby on był mocno zasadzony w lokalności. A mówiąc o lokalności w Poznaniu, nie sposób nie wspomnieć o gwarze poznańskiej, która, mam wrażenie, że zaczyna wchodzić w swoją nową epokę renesansu. Jest coraz większe zainteresowanie tym tematem. I dlatego stwierdziłem, że nadam temu projektowi właśnie taką, a nie inną nazwę. Festwirtel, czyli po polsku superdzielnica. Wycieczka do bliskich, nieznajomych.
Tak, taki jest dalszy podtytuł tej dzisiejszej prelekcji. Wycieczka, mam na myśli pewnego rodzaju mikropodróż. Dzisiaj też już o tym była mowa. Jest to pojęcie stosunkowo nowe, wymyślone bodajże w 2016 roku przez pewnego brytyjskiego podróżnika, który zwiedził cały świat, ale później doszedł do wniosku, że jednak warto skoncentrować się na tym, co my tutaj mamy na miejscu pod ręką, a co jest nadal nieodkryte. Mikropodróż wydaje się być znakomitym sposobem na zwiedzanie na te czasy, w których żyjemy w tej chwili, o czym też już była mowa wcześniej. Mam na myśli ten okres covidowo-pokovidowy, okres szalejącej inflacji, wysokich cen, więc najlepszym rozwiązaniem na to, żeby jednak tym turystą nadal być, jest oczywiście uprawianie turystyki, ale tej turystyki w formie mikropodróży, która zasadza się na tym, że nie jadę nigdzie daleko, nie muszę na to wydawać zbyt wielkich pieniędzy, a mimo wszystko podczas tej wycieczki może spotkać mnie wiele zaskakujących i ciekawych historii. Także tę wycieczkę traktuję jako mikropodróż i jako pewnego rodzaju trend, który obserwuje się w tej chwili na rynku turystycznym. Bliscy nieznajomi. Tak to jest z Wildą, z Łazarzem i z Jeżycami, że teoretycznie każdy z mieszkańców Poznania wie, gdzie są te dzielnice, ale na pytanie, co na temat tych dzielnic wie, czy zna lokalne dziedzictwo kulturowe, no z tym już jak zwykle bywa trochę trudniej. Dlatego Wilda, Łazarz i Jeżyce są bliskimi, nieznajomymi dla mieszkańców Poznania, ale przenosząc to pytanie na region, równie dobrze mogę zapytać, co mieszkańcy Konina wiedzą o Kaliszu, albo Kalisz o Koninie, czy Września o Gnieźnie, Gniezno o Wrześni, Piła o Lesznie, Leszno o Pile. W jaki sposób my sami tutaj wewnątrz regionu prezentujemy się wzajemnie sami sobie? Czy coś o sobie więcej wiemy? Wilda, Łazarz, Jeżyce w Poznaniu, być może Państwu znane oczywiście trzy dzielnice. Ja oczywiście historii dzisiaj opowiadał nie będę, tylko powiem w skrócie, że jednak ta historia tych miejsc jest bardzo do siebie podobna, bo to były trzy podmiejskie wsie, które na przełomie XIX i XX wieku bardzo mocno i dynamicznie się rozwinęły. Każda z nich ma swój indywidualny rynek. W 1900 roku po zniesieniu twierdzy Poznań te trzy dzielnice zostały włączone w granice administracyjne Poznania, zachowując jednak w pewnym sensie taką swoją tożsamość i ja tej tożsamości w tym projekcie próbowałem odszukać. Podobieństwa wiążą się nie tylko z historią, wiążą się także z architekturą, ze wspaniałymi kamienicami i tymi trzema chociażby wyjątkowymi rynkami, które jakby konstytuują i są kręgosłupem urbanistycznym każdej z tych dzielnic. Szukając odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ja chcę opowiedzieć o tych miejscach, chciałem podejść do tego tematu w niestandardowy sposób. Nie interesują mnie historie obiektów, zabytków, dziedzictwa, które są opowiedziane w bardzo standardowy sposób, ponieważ to nie zostaje nigdy w mojej pamięci. Ja szukałem takiego rozwiązania, które powoduje, że u docelowego odbiorcy to miejsce w jakiś sposób się zapisze i nie będzie nijakie, ani podobne do wielu innych miejsc. I dlatego stwierdziłem, że nie będę tych dzielnic traktował przedmiotowo, ale potraktuję je podmiotowo i zadam pytanie, kim jest Wilda, kim jest Łazarz, kim są Jeżyce i użyłem metody personifikacji czy antropomorfizacji miejsca, o czym też jeszcze za chwilę powiem. Chciałem w ten sposób zaprezentować jakby w inny sposób te dzielnice, porównać je do człowieka po to, żeby w pewnym sensie nadać inną narrację i opowieść o tym miejscu, ale z drugiej strony spowodować, że te miejsca będą będą miały ocieplone wizerunki. Pierwszą metodą, która została zastosowana przy realizacji tego projektu, to było spotkanie z mieszkańcami. Uznaliśmy, że mieszkańcy mają bardzo dużą wiedzę na temat miejsc, w których mieszkają, a w szczególności tę wiedzę, która dotyczy wspomnień, które są bezcenne przy prezentacji miejsc. Także stwierdziliśmy, że będziemy organizowali seryjne spotkania z mieszkańcami i będziemy zadawali im szereg pytań po to, żeby finalnie
z tego wszystkiego powstała tak zwana mapa atrakcji, do której też za chwilę przejdę. Mieszkańcy, pamiętajmy też, jeżeli są zaangażowani w kreowanie wizerunku miejsca, czują się też jakby współautorami tego pomysłu. Poza tym, jeżeli coś jest robione made by locals, jakby realizowane przy współpracy z mieszkańcami, wówczas te projekty mają znamiona jakby cechy autentyczności, wiarygodności u docelowych odbiorców. I pamiętajmy, że to mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami miejsca i należy ich uświadamiać w tym, że to ich lokalne dziedzictwo kulturowe jest ma wyjątkowy charakter. Czyli pierwsza metoda, którą użyliśmy, to spotkanie z mieszkańcami. Druga metoda i kolejne, które przedstawię, to były mapy. Doszedłem do wniosku, że chyba najlepiej przedstawić te poszczególne dzielnice przy pomocy realizacji różnego rodzaju map. Pierwsza z nich to była mapa osobliwości. Gdybyście się Państwo teraz zastanowili, jeżeli chodzi o te miejsca, które Państwo reprezentujecie, jakiego rodzaju osobliwości, dziwne, dziwaczne rzeczy u Państwa się w miejscowości znajdują. Na to trochę też trzeba spojrzeć z innej perspektywy, bo będąc mieszkańcem, rezydentem, nam się wszystko wydaje oczywiste i normalne, ale tak naprawdę wcale tak nie jest. I podaję tutaj kilka przykładów z poznańskich dzielnic, czy ceramiczny wieżowiec na Jeżycach, czy dąb Krzysztof na Wildzie, czy skwer Eki z Małeki na Łazarzu, czy pomnik Pyry na Wildzie. To są pewnego rodzaju osobliwości, które zwracają bardzo mocno uwagę i nad głową zwiedzającego bardzo często w takich miejscach pojawia się znak zapytania, o co chodzi i co to w ogóle jest. I to była pierwsza mapa, którą wykonaliśmy wspólnie, żeby nanieść na tą siatkę ulic te charakterystyczne i wyjątkowe miejsca. Druga mapa, którą wykonaliśmy razem z mieszkańcami, to była mapa sensoryczna. Dzisiaj też już padło słowo na temat angażowania zmysłów wśród uczestników. I tutaj podam ten przykład, tutaj co prawda widzę, uciął mi się cytat z Jacka Pogorzelskiego. Oddziaływanie na zmysły to inwestycja w pamięć ludzi, którzy wrócą w dane miejsce po wrażenia, wspomnienia i z ciekawości. I przedstawiony jest taki wykres, który pokazuje, które ze zmysłów zaangażować najłatwiej, które najtrudniej, ale które też najmniej zostają w pamięci zwiedzającego i najbardziej. Więc jakby wiadomo, że najłatwiej zaangażować wzrok, a najtrudniej smak, ale to jednak smak i węch najdłużej zostają w pamięci zwiedzających. Ja myślę, że Państwo znacie też bardzo dobrze z autopsji i z swoich własnych podróży. Przy przygotowaniu tej mapy zmysłowej postawiliśmy właśnie takie pytania pomocnicze, żeby mieszkańcy dobrze zrozumieli, o co nam chodzi. Coś dla oka, jaki jest kolor mojego miejsca, czy moje miejsce ma kolor, czy powtarzają się pewnego rodzaju kształty, wzory, jakie są najbardziej estetyczne i przyjazne miejsca, gdzie koniecznie zrobić sobie zdjęcie, czy moje miejsce ma swoje ikony. No i znaleźliśmy dla Wildy Łazarza i Jeżyc, czy to charakterystyczne ornamenty secesyjne, czy na przykład kolory w postaci, tak przykład Kinarialto i charakterystyczna zabudowa szachulcowa, czy stroje bamberskie. Coś dla ucha. Czy w moim miejscu brzmią jakieś charakterystyczne dźwięki, odgłosy natury, jakie dźwięki miasta można usłyszeć, czy pojawiają się charakterystyczne dźwięki, czy gdzieś rozbrzmiewa muzyka, czy gdzieś usłyszę gwarę. I tutaj też znowu przenieśliśmy te pytania i szukaliśmy odpowiedzi, wskazując konkretne miejsca na mapie, jak na przykład pomnik drewniaka na Wildzie, pewien symbol poznańskiego czerwca 56, czy zajezdnia tramwajowa na ulicy Gajowej i akurat fragment cytat z wiersza Kazimiery Iłakowiczówny, która naprzeciwko tejże zajezdni mieszkała. Na nosa, czym pachnie moje miejsce? Gdzie można spotkać charakterystyczne zapachy? Czy na przykład na lokalnym bazarze, albo może w moim miejscu jest jakaś piekarnia, która działa od wielu pokoleń i piecze tak wspaniałe ciasta, którego zapachy roznoszą się po całej ulicy. Na wyciągnięcie ręki, czego można dotknąć, z czym można wejść w interakcję, jak na przykład
rower na Łazarzu, który upamiętnia Kazimierza Nowaka, słynnego podróżnika, dziedziniec pod słońcem, pierwszy ogródek jordanowski w Poznaniu, czy ogród zoologiczny z pomnikiem, stare zoo z pomnikiem wilka, na którego to wilka były sadzane kolejne pokolenia poznaniaków, dzieci. Coś na język, to jest też bardzo ważne. I tutaj też, proszę Państwa, zwracam uwagę na to, że jakby prezentując lokalne dziedzictwo kulturowe, absolutnie nie można mówić tylko o historii, o zabytkach, tylko jednak odwołać się do tego, co jest też współczesne, do tych smaków, do zapachów, pyry z gzikiem, wiadomo, standardowe, ale tam jeszcze wkleiłem taką fotografię prezentującą dawne lokale gastronomiczne i rozrywkowe, które funkcjonowały na Łazarzu, na Wildzie, na Jeżycach, i warto się też do tego dziedzictwa kulinarnego w moim miejscu odwołać i postarać się być może je wskrzesić. Kolejna mapa to była mapa emocjonalna, w której wspólnie z mieszkańcami poszukiwaliśmy miejsc, w których wydarzyły się historie zarówno smutne i tragiczne, jak i wesołe i zabawne. Jak na przykład oczywiście Czerwiec 56, czy wypadek tramwajowy na Wildzie, ale też miejsca kultowe w Poznaniu, jak Adria, która nie istnieje, Kino Bałtyk, które też już nie istnieje, ale z tymi miejscami związane jest mnóstwo wspomnień mieszkańców i one są cały czas żywe w ich pamięci. Kolejna mapa to mapa osobistości. Tu wcale nie chodzi o słynne osoby, tylko osoby z charyzmą, z charakterem, takie, które jakby współtworzyły historię danego miejsca, czy jak Krystyna Feldman, Anna Jantar, Róża Luksemburg, Małgorzata Musierowicz czy Roman Wilhelmi, ponieważ akurat te postaci na tych trzech dzielnicach zamieszkiwały. I wracam do tego, o czym mówiłem na początku, czyli metoda zatytułowana personifikacja. To było ostatnie ćwiczenie. Narysujcie Łazarz, narysujcie Jeżyce, narysujcie Wildę, ale one muszą mieć postać człowieka. I kim jest ten człowiek? I tutaj podaję akurat takie dwa przykłady. Po tym, jak stworzyliśmy te wszystkie mapy i zrobiliśmy listę tych wszystkich atrakcji, doszło jakby do kolejnego etapu realizacji tego projektu, który polegał na tym, że zebraliśmy te wszystkie atrakcje wspólnie i stworzyliśmy tak zwaną chmurę. I te chmury podzieliliśmy na pewne jakby podgrupy, które miały stanowić jakby uwierzytelnienie i udowodnienie konkretnej wskazanej cechy charakteru. To była dosyć może trudny etap, bo teraz po prostu chodziło o to, aby te wybrane cechy charakteru, które mieliśmy na myśli, udowodnić konkretnymi argumentami w postaci tych atrakcji, które wcześniej były wyszukiwane i lokalizowane na mapie. Nie będę tutaj, proszę Państwa, też już wchodził w szczegóły. Tutaj zaprezentuję tak na szybko tylko te trzy slajdy, które pokazują, jakie cechy charakteru reprezentują poszczególne dzielnice. Dodam tylko, że mają one jedną wspólną cechę, mianowicie zabiegają o lepszą jakość życia. To jest jakby charakterystyczne, że każda z tych dzielnic była bardzo zapobiegliwa, przedsiębiorcza, i dążyła do tego, aby to swoje otoczenie i to swoje życie poprawiać, aby stało się bardziej komfortowe i wygodne. Łazarz wystawny i wystawowy, zapalony do działania, robotny i twórczy, mobilny, witalny i naturalny. I Jeżyce, roboczna, fabryczna, przemysłowa, dobrze zbudowana, fifna i charakterna, w szwungu i na fleku. To są znowu, też zwracam uwagę na wykorzystanie lokalnej gwary, która jakby dla projektu miała duże znaczenie. Jaki był efekt tych warsztatów? Efekt tych warsztatów był taki, że wydaliśmy, proszę Państwa, trzy mapy, trzy foldery, Wildy, Łazarza i Jeżyc, gdzie prezentujemy właśnie te cechy charakteru i poszczególne atrakcje. Ale powstał też tak zwany manual, którym została zaprezentowana cała metodologia i idea realizacji tego projektu. I dodam, że te materiały znajdują się w punkcie informacyjnym, w punkcie recepcyjnym. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to te materiały w punkcie informacyjnym można pobrać. Tutaj na miejscu oczywiście. Dodatkowo dodam, że one są wszystkie dostępne w wersji elektronicznej. Adres strony internetowej podam na końcu.
I proszę Państwa, na tym się zakończyła jakby pierwsza część tego projektu. Teraz wchodzimy w drugą fazę realizacji tego projektu i organizujemy różnego rodzaju eventy, wydarzenia w poszczególnych dzielnicach. Jednym z nich są wycieczki z przewodnikiem, które trwały teraz cały wrzesień i część października. One się cieszyły naprawdę dużą popularnością. To jest też bardzo wzruszające, jak realizuje się takie projekty i widzi się bardzo duże zainteresowanie i szeroki odzew zwiedzających, że oni chcą brać w tym udział, że bywają zaskoczeni tym, co usłyszeli na wycieczce. Dlatego te wycieczki, które realizujemy, też nie są wycieczkami standardowymi. One są realizowane zgodnie z zasadami interpretacji dziedzictwa, które dla nas jest bardzo ważne w naszej działalności, to znaczy, że jest konkretny temat, przewodnik ten temat próbuje przez całą wycieczkę udowodnić, aczkolwiek stawia różnego rodzaju pytania, prowokuje do myślenia, prowokuje do dyskusji i to się, proszę Państwa, sprawdza. Tutaj taka krótka lokacja produktu. Jako Poznańskie Centrum Dziedzictwa wydaliśmy taką książkę w wersji polskiej, przetłumaczyliśmy. Kultowe dla nas dzieło, interpretacja dziedzictwa, także zachęcam Państwa do lektury. Książkę bardzo dobrze się czyta i ma dużo jakby praktycznych wskazówek o tym, w jaki sposób opowiadać angażująco o lokalnym dziedzictwie. Innym projektem, który realizujemy, są galerie witrynowe. To też jest projekt bardzo niskobudżetowy, mianowicie witryny sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych wykorzystujemy po to, aby zaprezentować w nich plakaty, na których prezentowane są czy zabytkowe obiekty, czy historia danego miejsca. I teraz, proszę Państwa, już bodajże chyba w tej chwili rozpoczynamy kolejną galerię witrynową na Łazarzu, gdzie prezentowane są najbardziej ciekawe, nietypowe postaci, które zamieszkiwały te dzielnice. Także zachęcam Państwa do spaceru po Łazarzu i odkrywania kolejnych plakatów. Kolejny taki event, który realizowaliśmy bodajże chyba w ubiegłym tygodniu, to był widok na Fyrtel, fotografie z Łazarza. To było, proszę Państwa, wydarzenie o charakterze integrującym społeczność polską, społeczność ukraińską. Był to spacer z fotografem, który instruował, w jaki sposób wykonywać zdjęcie podczas tych warsztatów. Uczestnicy przysłali nam zdjęcia do wykorzystania. Dzisiaj zapraszam Państwa na ulicę Święty Marcin do Łazęgi Poznańskiego. Tam odbędzie się wernisaż tej wystawy właśnie z tymi zdjęciami. Wydaliśmy też serię pocztówek prezentujących poszczególne fyrtle. Zachęcam też do naszego Facebooka, gdzie też opowiadamy bardzo ciekawe historie z fyrtli. Natomiast, proszę Państwa, jakby przechodząc do ostatniej części prezentacji, pytanie jest takie, co z tym potencjałem, który podczas tego projektu udało nam się stworzyć, bo mamy jakby różne możliwości jego dalszego wykorzystania i dalszego życia. Możemy z tego, o czym opowiadałem, stworzyć produkt dla turystów, dla turysty masowego, który będzie i wyjątkowy, i charakterystyczny, wyróżniający, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Może być też inspirujący do generowania nowych atrakcji turystycznych w oparciu o nasze lokalne zasoby i można to oczywiście skomercjalizować i promować. To jest jedna droga działania. Druga droga działania, już bardziej bliższa trochę nam, to jest realizacja projektu dla turysty, ale tylko i wyłącznie świadomego, czyli made by local, z wiarygodnego, opartego na lokalnych zasobach, a z drugiej strony dyskretnego, tradycyjnego w typie slow, którego nie ma komercyjnego charakteru. I kolejna wersja, którą można wdrożyć i która w naszym przypadku będzie wdrażana, ponieważ po konsultacjach z radami osiedla Łazarz, Wilda, Jeżyce, mieszkańcy uznali, że nie chcą tam turystów. Nie chcą turystów, chcieliby ten projekt mieć dla siebie i tylko dla mieszkańców Poznania. I dlatego, proszę Państwa, jakby to jest ten krok, na który myśmy się zdecydowali, gdzie mówimy o zwiększaniu świadomości mieszkańców w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego, wykorzystaniu interpretacji dziedzictwa i tego cyklu Tildena, bardzo ważnego dla nas, gdzie mówimy odkryj, później musisz to zrozumieć, jak zrozumiesz, to dopiero to docenisz, jak docenisz, to uszanujesz, a jak uszanujesz, to ochronisz.
budowa relacji z lokalnym dziedzictwem, emocjonalne podejście do prezentowania tego tematu, zwiększenie identyfikacji z miejscem zamieszkania, kształtowanie lokalnego patriotyzmu, poczucia dumy, generowanie ambasadorów miejsca, czyli świadomych mieszkańców, integracja lokalnej społeczności, czy inspiracja do rozwoju na bazie lokalnego dziedzictwa i wykorzystanie lokalnego potencjału. I to jest to, o czym też proszę Państwa, mówiłem. Na Fyrtlu mieszkańcy nie chcieliby tego turysty, ale jeżeli już ten turysta się pojawi, to jaki powinien on być? Mówimy tutaj o promowaniu hasła bądź turystą w własnym mieście, kreowaniu produktów adresowanych przede wszystkim do mieszkańców z zamiarem budowania relacji z dziedzictwem, promowanie postaw związanych ze zrównoważonym rozwojem, czyli o tym, o czym też już dzisiaj była mowa, turystyka oparta na nostalgii, turystyka sąsiedzka, turyści zainteresowani historią dzielnicy, flaner, to jest też takie pojęcie przypisane do tego, do hasła Festviertel, czyli taka osoba szwędająca się po ulicy, chodząca nieutartymi drogami i ścieżkami i baczni obserwatorzy. I proszę Państwa, zapraszamy na nasze strony internetowe i Poznańskiego Centrum Dziedzictwa i strony internetowej www.festviertel.pl. To jest strona, która będzie musiała ulec przebudowie i liczymy na to, że uda się to zrobić w przyszłym roku. No i zachęcamy oczywiście do korzystania z naszego Facebooka Fyrtlowego. Bardzo Państwu dziękuję.